Zbliża się koniec sezonu rankingowego. Po przyjacielsku przypominamy, że już 27 sierpnia o północy czasu polskiego zakończy się aktualny sezon rozgrywki. To oznacza, że macie ostatnią szansę, aby popracować nad pozycją rankingu. Pamiętajcie, że tym razem 1/3 waszych punktów przechodzi na kolejny sezon. Innymi słowy, im większą liczbą punktów zakończycie aktualny trwający sezon, tym większą rangą. Najlepsi gracze tabeli otrzymają również unikatowe ramki, tytuły, a także awatary. Natomiast wszyscy gracze, którzy w trakcie sezonu osiągnęli co najmniej stronę, zakończą go mając 4200+, punktów rankingowych zakwalifikują się do Pro Ladder. Nowego trybu rozgrywki, który jest częścią oficjalnej rozgrywki esportowych Gwin. Po więcej informacji zapraszam na playgwent.com oraz mastersplay.com. Powodzenia. No cóż, ale brody nie odzyskam tak szybko. Witam Was na kolejnym odcinku. Przestało i nie było mnie słychać. Więc powtórzę jeszcze raz. Tak na serio, to pozycja rankingowa moja to jest 1700 na miejsce tam z haczykiem, 1200 na Europie. No, droga do top 1000 jest bardzo blisko. Tak naprawdę niewiele mi brakuje, żeby się zakwalifikować do top 1000. Mam raptem 3 mecze wygrane, 4 i jestem w top 1000. Czy mi się uda przed końcem sezonu? Zapraszam na mój kanał. Może tak, może nie. Na live'ach ciśniemy, a tutaj odcineczek specjalnie dla Was. Rozgrywka rankingowa. I zagramy talią. Talią z Gwint24. Bardzo ciekawa talia, dobrze mi się nią gra. I Wam również polecam zagrać tą talią. Chociaż ona i tak skończy swój żywot pewnie 27 po północy. Przyjacielu. Dobra, Snapboy, mistrz, wow. Jadymy. Ręka taka sobie. Dwa mglaki. Boję się mróz, nie chciałbym mrozu. Usunie efekt pogodowy chyba. Ale że nie... No psz. Nie było mrozu. Jest git. O. Co by im tutaj ułożyć? Niech będzie najpierw tak. Gęsta mgła na katapulty. Żeby tam szybko stateczek im trzepało. Pewnie standardowo na stateczki. Nie, Morgwarga rzucił. No proszę. Plus. Żeremy Morgwarga, żeby jak najszybciej padł. I stracił swój dobytek. Bardzo ładnie. Myślę, że za szybko by było. Wysypmy się z mrozu. A za szybko by było wysypać się z harpi. Jeszcze nie teraz. Znaczy z wodnicy. Dobra. Teraz tak. Blokujemy tą szósteczkę. Nasza czwóreczka niech sobie pyknie. Okej. Okay. No tam sobie postrzela. Dajcie mi więcej miodu. Ale to nie szkodzi.
Taki but. Zakośmy gościowi gryfa. Czemu nie? Można? Można. Znaczy gryfem Olgierda. Dziękuję. Ciężko mu będzie cokolwiek zagrać. Ja na przykład mu rzucę. Dobrze zrobił. Dobrze zrobił. Ma przewagę karty. My natomiast możemy go przycisnąć i to tak srogo. Czekaj, sobie zapalę. Mamy 100% klucznika. I ja wykorzystam to. Wykorzystam to. Nie wiem, brzask słaby będzie. Ale niech będzie. Klucznik? Klucznik. Tak. Zdecydowanie. Gels. Naiwność jest błogosławieństwem. Dociskamy go na. Dwa zero. A niech mnie kraken. Dosyć mocno, nie? Mnie się to podoba. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. No tam łódki sobie niech. Niech sobie robi, co tam sobie chce. Luz. Mnie to wcale nie boli. Dobrze by było rzucić tak naprawdę teraz. Ale jeszcze tego nie będę robił. Chociaż... To jest all-in u mnie. Zróbmy mu syf. Trochę inaczej zagram niż myślałem. Okej. Wyskakuj ze wszystkiego. Nic strasznego. Zupełnie nic strasznego. Wczesny karantir, czy to się opłaci? Jak go biją. Trzeba go dopieścić rozdarciem, wydaje mi się. Będzie Lugo zgrany? Najgorzej, że nie mamy... kompletnie nie mamy... Czekajcie... Beckera nie mamy. Zwierciadło by nam się przydało, niestety... Niestety nie będzie. Jak widać, to jest ten standardowy z kapitanami, tam piraty. Tak jest, dobrze! Build. Nic nadzwyczajnego. Dobra. Nie masz nic lepszego do roboty? Wściekły ryk. Jestem gotowa. Nie rusza mnie to.
Absolutnie. Luzik. A rzućmy mu tak. Pomęczmy Gnojka. Morgwerk zaraz zginie totalnie. Seryska nie poszaleje. No on ma przewagę karty, to dużą. Znaczy dużą. No jedna karta. Przewagi, ale to jest dużo. Zobaczymy. Zobaczymy jak wyjdzie. A mówiłem, że będzie warto. Jakoś mnie to nie dziwi. Cyk, cyk. Morgwarga stracił. To dobrze. To dobrze. Przeciągnęliśmy to dłużej. Dzięki czemu Ceryska będzie no, trudniejsza do osiągnięcia. Ma tutaj wysypanych? Nie ma kapłana. Jeśli zapłacisz w złocie, to zapłacisz krwią. Mhm. Dobra. Przełom. Może tak? Dobra. Co dalej? Gościu wie, że musi to grać. Nie może sobie spasować, więc musi wyrzucić tą kartę. Zastanawia się, co go poratuje. To może być nawet zabawne. No to liczyłem. Teraz tak, baba musi wjechać za 3. Za 12 wjeżdża. Nie robi tego. Nie robi, 64 będzie. 2 mu odpadnie, to nie robimy tego babą. Niestety musimy spasować i... Chce niebo rozdarać ulewny deszcz. Nic nie robi. Nie ma takiej opcji. Tak? Dobrze mówię? 3, 3, 3, 9, 12, nie. 64. Tam mu 2 odchodzi. Będzie miał 66. Nie. 5 nie zbustuje. Dobra, olewamy. To oznacza, że babę musimy wymienić. Teraz nam dojdzie ifryt. Tak, i było 64. 52. Tak, dobrze. 64. Git. Raz 12. Czekaj, to sobie zapalę. Olgierd. Ty z buju. Wymieniamy wodnicę. Myślę, że nie będziemy mieli jakiejś większej szansy na użycie jej. Ona będzie słaba. Wzmocnienie zdecydowanie lepiej. Zróbmy sobie ze wzmocnieniem sztuczkę. Niech on sobie rzuci coś. Modron Freya jest cierpliwa, ale zniewak nie wybacza. To nas nie rusza. Wyskakuj ze wszystkiego. Ceryska może się odpalić. Jak najbardziej się może. Dobra. Nuda tak stać. Ej, super. Jest jeszcze szansa. Mała, ale jest. Co nam to da? 32 do 12? Czy wygraliśmy? Czy nie? Pasito? Niech bogini chroni cię od złego. Tym grymistą mógłby coś jeszcze zrobić. Grymista. Siebie. Ach, to znowu ty. Ale chyba przegrał. Czemu w czwórkę? No tak trochę. Nie? Co dalej? Dziękuję.
No cóż, kolejne punkty rankingowe lecą. Myślę, że udany odcineczek. Patrzcie, 4365 punktów. Może dzisiaj na live'ie dobijemy do top 1000. Jest taka szansa. Jaka to jest pozycja w tym momencie? Jaram się, bo jest blisko. 1550 miejsce. Europa? Wow! 1111 miejsce. Pozdrawiam was, do następnego. Ogolony ojciec, gdzieś.